Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku akcji Czysty Brzeg. Dzisiaj z teściem, niedziela. I lecimy. Przedtem byłem z tamtej strony. Teraz lecimy z tej strony mostu i zobaczymy. Tutaj już jest pierwszy śmieć. Woreczek jest. Opsa. Rękawiczki są. I butelczyny są. Także lecimy z akcją Czysty Brzeg. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa. Udostępniajcie, mówcie znajomym. Już widzę, o, słomeczka. Buteleczka z zawartością i z lodem. Zbieramy i pomagamy środowisku. Tak jak jest sprzątanie lasu, tak sprzątanie brzegów rzek. Zobaczymy, ile tego tutaj teraz będzie. A będzie, bo już widzę. Jedna, druga, trzecia butelka. O matko. No ale nic, jest to początek naszej akcji. Zobaczymy po jakimś czasie, jak to będzie wyglądało. Czy dalej będą tu śmiecić, czy nie, a jeżeli będą, to tutaj też powiesimy kartkę. Nie śmieć, ja tu sprzątam. O, już widzę kolejne buteleczki. Tam następny już. Patrzcie na to. Jak ktoś znicze wyrzucił. Ojej, sprzątamy. Patrzcie, jaka stara, zardzewiała puszka. I to na pewno nie jest aluminiowa. Depozyt śmieciowy, dosłownie. Powiem wam, że tragedia. Flaszeczka na flaszę, małpeczki. Także małpeczki nie tylko w lesie. Jeszcze puszeczka. Tu jeszcze buteleczka. Jakiś papierek. Mam nadzieję, że akcja się przyjmie. Będziemy wszyscy nawzajem sprzątać brzegi rzek. Skoro i sprzątamy w rzekach magnesami, to i sprzątajmy tutaj. Zawsze będzie czyściej, ładniej to będzie wyglądać. Nie trzeba będzie się wstydzić. Kolejny patent teścia. Nie idzie. Trzeba się schylić. Stary kręgosłup. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Precyzyjna robota. Uczę się dopiero. Ciężkie zięciowi życia. Jesteśmy chwilę, zobaczcie. Po pół worka u teścia.
i zmierzamy w tamtym kierunku. No tam już widzę śmietnik z daleka, wy pewnie jeszcze tego nie widzicie, ale ja to widzę. To już kolejna butelczyna. Co to jest? Nie mam bladego pojęcia. Żywe przynęty, o. Standardowo wędkarze. Zbierajcie to ludzie po sobie, będzie lepiej. O matko, ale tam jest śmietnik. Zimno. No, zimno niestety, idzie znowu mróz. O ile już nie mam mrozu. Także idziemy, szukamy. Standardowo papier się rozłoży. Ale plastik nie. Nieładniej jak się stanie, popatrzy i śmieci nie ma? Pewnie, że ładniej. Aż miło. Także pomagajmy naprawdę, jak i magnesami, tak i czysty brzeg. Zachęcam wszystkich. Tu już kolejne butelki widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szampański. No i się potłukła jeszcze. No już ty kurde ty. O, tu ile tego leży. Zobaczcie na to. W krzakach pochowane. To wyobraźcie sobie, ile te butelki tu leżą czasu. Impreza była. Po co do domowego kosza? No po co, lepiej wyrzucić. Można to wyrzucić. Tak, a później się przyjedzie nad wodę, zdejmie się buty i się w to wdepnie i o Jezus, lament. Tak. Worek pełny. Chyba Marek był taki. U teścia worek pełny. Także zbieramy się powoli do domu, bo robi się już ciemno. Kolejny brzeg uprzątnięty. Jesteśmy zadowoleni. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich. Trzymajcie się ciepło i cześć. O, widzicie śmieci po różnych piknikach, które są nad rzeką, czy gdziekolwiek indziej. Powinny lądować w śmietniku. Uczcie się tego. Trzymajcie się. Na razie.